Siemano, siemano, witam was w moim pierwszym odcinku. Przeważnie są live'y robione. Także moi widzowie ciągle pytają mnie o moje ustawienia OBS-a. Także zrobię dla was taki filmik. I to nie jest jakiś poradnik ustawienia OBS-a lub cokolwiek. To jest po prostu moje ustawienia OBS-a. I no i jak to wygląda wszystko i mniej więcej tam wszystkiego nie wiem, bo się też tak nie znam na tym, ale powiem mniej więcej co do czego służy, mniej więcej jak sobie ustawić, żeby w miarę nasz obraz wyglądał, tak? Więc dobra, przejdźmy od razu na ustawienia. Okej, pierwsze zacznijmy. Instalowanie OBS-a. Czyli wpisujemy sobie OBS Studio, wiadomo. W Google. Pierwszy link, wchodzimy i mamy OBS-a. Dajemy sobie, pobieramy instalatora i no i instalujemy. Potem otwieramy sobie OBS-a. Dajemy sobie magiczny przycisk ustawienia. I tak, ustawiamy sobie inojęzyk. Tutaj jakieś nic nie jest, jakieś tam, ja tu nic nie przestawiałem, od początku bodajże mam to samo, także tutaj nic nie jest przestawiane, wszystko jest domyślne ustawienia. Wchodzimy sobie w zakładkę stream, co nas najbardziej interesuje. I tak, serwisy streamowe, no to wiadomo, wybieramy nie własne, tylko ten serwis strumieniowania. To jest chyba na domyślnie nawet. I dajemy sobie serwis. I ja mam na przykład Restream, bo ja streamuję takiej stronki. Zaraz pokażę. Zacznijmy na przykład YouTube. Wybieramy sobie YouTube. Wciskamy ten YouTube. Ja nie będę wciskał, bo mi się jeszcze pozmienia. I wciskamy sobie ten YouTube. I potem mamy tutaj klucz strumienia. I wchodzimy sobie w YouTube'a i dajemy sobie tam, wchodzimy na swój kanał i rozpocznij transmisję na żywo. Zjeżdżamy troszkę niżej i tu jest właśnie ten klucz strumienia. Dajemy pokaż, nawet nie musimy dać pokaż, nie, ale albo pokaż, kopiujemy to i wklejamy do naszego OBS-a, czyli tutaj, i dajemy zastosuj. To jest to, a ja mam Restream, bo ja streamuję na, jak wiecie, stream na Twitchu i na YouTubie jednocześnie. Także jeżeli ktoś by też tak chciał, to każdy może zrobić. Wchodzimy sobie na tą właśnie oto stronę. Tam jest link na moim kanale, bo to automatycznie jest wyświetlany ten link. Choćbym usunął przed live'em ten link, to i tak mi się automatycznie wyświetli jeszcze raz i w opisie pod każdym filmikiem jest ten link właśnie. Dlatego włączamy sobie właśnie to jest ten Restream i dajemy sobie tutaj właśnie są tu jest właśnie ten klucz. W sumie tyle, no kopiujemy ten klucz i tyle. Tutaj sobie możemy ustawić, to jest fajne też, bo wchodzimy sobie tutaj, wpisuję sobie na przykład nazwę streama, jaka będzie wyświetlana, i zmienia mi się na obu, na mikserze też. Tu można na więcej strumieniować, tylko ja akurat już miksera odłączyłem, ale można na więcej, można tam jeszcze na, a w cholerę, chyba 20 tam jest różnych takich. No i także tyle, można sobie monitorować tutaj też streama, w ilu FPS-ach był stream, jaki bitrate był, FPS-ów, ile klatek zgubionych i takie tam dźwięk, ten niebieski jest. Tak. Wszystko tutaj można sobie monitorować, ogólnie fajna stronka. Także jeżeli ktoś by chciał, to tylko tutaj właśnie ta Jagiera Restream zaznaczyć, albo YouTube, czy tam Twitch. Wpisujemy kluczyk. Tyle. Przechodzimy dalej, wyjście. Tutaj niestety nie mogę zmienić, bo właśnie nagrywam z OBS-a.
Ale tu jest proste i zaawansowane. Ogólnie to w zaawansowane gracie będzie grzebać. Jeżeli ktoś nie wie jak, tak na proste dajemy. Już tłumaczę, bitrate obrazu. Więc tak, to jest nasz upload internetu. I teraz, żeby sobie tego nie wpisać 10 tysięcy, bo 10 tysięcy na przykład nasz OBS nie jest w stanie przetworzyć. Nie wiem, czy tak, czy nie tak. Dobra, no nasz OBS nie jest w stanie przetworzyć na przykład, bo internet mamy słaby i OBS, i wtedy będą takie kratki, bo OBS nie przetworzy tego obrazu tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ nie mamy na tyle internetu też i będzie nam mulić to ogólnie i będą kratki zamiast obrazu, nie? Dlatego mamy tutaj bitrate, ja mam akurat 6000. A sprawdzamy to tak, wpisujemy sobie w goglach, speed test włącza. Ja na przykład tak pisałem, ale różnie to można wpisać i prędkość internetu, czy też... Ja sobie na przykład tam pierwszy lepszy, bo mi to tam nie zależy. Sobie tutaj... Póki my look. Dajemy start. No i nasz ping się pojawia. I nasz... pobieranie nasze. Że to nas nie interesuje jeszcze. Pobieranie. Dopiero co nas będzie interesować. To pobieranie, bo już jakieś ściąganie, sorry. Teraz mamy. Uplowa. Dobra, i właśnie to nas interesuje. Ja tu na przykład 9000. Mogę ustawić 9000, ponieważ mam 9000, tak? Mogę sobie 9000 ustawić spokojnie. Na przykład, jeżeli ktoś ma, dajmy na to, tutaj, nie wiem, 5 albo 4, może sobie ustawić 3, 3,5. Ogólnie 3,5 jest przez YouTube, wytwarzanie obrazu, YouTube 3,5 tysiąca. Ogólnie to chyba najwięcej. Tak, ma 3,5 tysiąca. Twitch ma więcej bodajże. Bitrate'u. A YouTube ma maksymalnie 3,5 tysiąca. No jeżeli mamy słabszy internet, to wiadomo, wpisujemy sobie 2000, ale też obraz. Chyba sobie... To już później będzie obraz. Kratki. Chociaż tutaj w zaawansowanych jest prawdopodobnie, nie pamiętam, jest obraz. Ustawienie obrazu też. Tam jest ustawienia... streamu i właśnie nagrywania, no ale kurde, no niestety nie mogę wejść to. Będziecie tam sami to ustawicie, ale wydaje mi się, że tutaj ustawicie. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest tutaj encoder. Ten X264 jest to procesor. Także nie polecam tego. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma słabszy procesor. Nie polecam tego używać, ponieważ... Jeżeli gramy... Obraz jest może ładniejszy, ale jeżeli gramy... No tak jak ja przy 300 FPS-ach teraz gram. Tam C się dajmy na to. Jeżeli ja przyłączę streama na ten właśnie procesor... To ja sobie nie pogram na 40 FPS-ach nawet. Bo mi tak zżera komputer. I tu jest taki mam obrazek. Na przykład Stream przy procesorze jest taki. Pobiera powyżej 74% samego procesora przy streamie. Teraz na przykład jak ja sobie streamuję. Dobra, jak ja sobie teraz streamuję na karcie, to jest nasza karta graficzna. Jak ja sobie streamuję na karcie graficznej, to ja mam zużycie karty graficznej 4-5% przy 60 FPS-ach, no 6. A jak gram, dochodzi mi do 10%, maksymalnie 10%, nie więcej. I procesor, to nie wiem, czy mi w ogóle coś tam muli. Procesor jest
nieużywany praktycznie do streamu, tylko do gry. Także jeżeli wybrać, to każdy to wybiera. Każdy z tego co wiem, to każdy tam streamer to posiada. No jakby miał taki, to może sobie nagrywać filmik, tak jak ja teraz, na komputerze coś. Ty sobie możesz nagrywać z procesora, ale z karty graficznej to nie pograsz. Ty Boże, z procesora byś miał streamować, to nie pograsz. Także bitrate dźwięku. Przez YouTube tam bodajże jest 192 maksymalnie, a ja mam ustawione na 320. Na Twitchu bodajże to działa. Dobra, co tu jest dalej? To jest nagrywanie. To sobie też właśnie encoder tutaj jest. Ja też mam z karty graficznej. Ogólnie w tym zaawansowanym tam jest, ustawimy sobie obraz i tam bodajże jest taka opcja, żeby streamowanie, jak i nagrywanie filmiku była taka sama jak i stream. I nagrywanie filmiku nie trzeba ustawiać ponownie ustawień drugi, tylko jest brana już ze streamu, już jest brane ustawienia na nagrywanie. Dźwięk. Tutaj za wiele też nie ma co zmieniać, ale zaznaczymy sobie 48. I tutaj mikrofon, jak ktoś sobie chce zmienić. Ja mam na przykład zmieniłem sobie, nie na domyślny, bo zbiera mi z kamerki, a ja mam teraz mikrofon przez USB, także chcę, żeby mi tylko tego używało. Bo czasami mi właśnie używa z kamerki, a no to jest właśnie wiadomy trochę jest głos. Także tyle tutaj. Jeżeli ktoś chce sobie ustawić na przycisk jeszcze, to sobie włącza te dwie opcje. I tutaj jest na przycisk. I wtedy też w skrótach klawiszowych trzeba zmienić na przycisk. Tak jak ja wcześniej miałem. Dobra, teraz mamy do streamowania jeszcze obraz. Tutaj jeszcze są ważne ustawienia. Rozdzielczość, bazowa, obraz. To sobie ustawiamy. Ja mam na przykład na Full HD 1920x1080, to jest Full HD w 60 FPS-ach. To jest właśnie. I jeżeli gramy jak CS-a czy coś, to dajemy sobie 32 próbki ten Lanchos, ponieważ nie widać jakiś tam przy obracaniu się szybkim, nie widać kratków, tylko jakiś jest tam płynny obraz. I tak. Jeżeli ktoś ma słabszy komputer, to wiadomo, może sobie tutaj ustawić mniejszą rozdzielczość. Na przykład 720p, to jest tam, w Google sobie sprawdzić, nie pamiętam, 1280x720p. Bodajże, takie są, znaczy się, taka rozdzielczość jest. 1280x720, chyba tak. To jest taka właśnie rozdzielczość na 700, żeby nagrywać 720p. A widzę, dużo ludzi też tam nagrywa. Chyba, że nie mogę wejść tutaj w te zaawansowane, bo tam trochę więcej ustawień jest. Tam jeszcze jest taka jedna zakładka, która też jest ważna. To, że mniej więcej powiem, jest tam takie coś jak CBR i streamowanie. Jest pierwsza zakładka bodajże, jest CBR i VBR, coś takiego. I na przykład są dwie różnice tego, bo CBR, też się o tym niedawno dowiedziałem, na przykład CBR to jest, że wszystkie klatki, które streamujesz, wszystkie klatki czytuje na nowo CBR, ładuje na nowo, tak? Czyli musi więcej komputer jeszcze, wydajność też do góry idzie, bo musi poświęcić czasu, żeby te nowe klatki władować. A na przykład jest jeszcze tam VBR, to jest. I to VBR jest takie, że on nie wczytuje już tych klatek, nie ładuje tych klatek, które już są wczytowane od nowa, tylko ładuje nowe klatki. Czyli no właśnie to jest lepsza też opcja. Dlatego ja mam właśnie to VBR też. No i tam też wiadomo, są ustawienia rozdzielczości ekranu. To sobie włączamy, wiadomo, te jakie tam chcemy nagrywać, czy Full HD, czy HD, no różne są rozdzielczości. Sprawdzić sobie można na tym, na goglach, jak wiadomo. Ja tutaj nie będę wszystkiego
mówił, pokazywał, bo też się na tym aż tak bardzo nie znam. A to też nie jest poradnik, tylko moje ustawienia. I też takie bardziej robię na pomocne dla kogoś, żeby ktoś był nowy. Więc tak, tutaj mamy skróty klawiszowe. Rozpocznij stream, zakończ stream, zatrzymaj stream. Ja sobie używam to, F5, F6. Można sobie ustawić co trzeba. Mamy zatrzymaj streama, opóźnienie, no to... Ja tutaj nie mam nic. Nagrywanie. Tego ustawione i tu jest jeszcze... Gdzieś. A, to są sceny. Moje. Tu gdzieś coś było, tak jest. Mikrofon też. Mikrofon. Tutaj jest jeszcze sobie ustawić, chyba. Jakby ktoś chciał na przycisk. I ten. No, tu sobie ustawiam jeszcze mikrofon i trzeba tutaj zaznaczyć, bo to jest takie, że jak naciśniesz przycisk, to będzie... Jak naciśniesz przycisk, to będzie ci słychać i wtedy musisz drugi raz nacisnąć znowu przycisk, żeby ci nie było słychać. A to o to chodzi, żeby trzymać i mówić, nie? Tak jak jest tam... Daje się czymś te. Podobno się te dwie opcje i tutaj trzeba zaznaczyć. Nie pamiętam, czy dla wersji beta jeszcze było. Nie. To było właśnie na wyjściu. Nie pamiętam, kurczę, wiem, że to było. Bo nawet sam to próbowałem. I jest takie coś, że tam sobie ustawiasz, tylko naciskasz sobie przycisk 1 i ci OBS sam ustawia, w jakich może tam streamować. Wiadomo, nie bitrate obrazu, tylko tam jest więcej ustawień. I OBS sam ustawia ci tam dobre dla komputera właśnie ustawienia. I tu są zaawansowane ustawienia, jest... Ja tutaj mam domyślę na normalny, nic tu raczej nie zmieniałem. Nie kojarzysz, bo coś mieszał, grzebał. Tu jest nagrywanie, no to wiadomo, tu sobie można zmienić. Jak nagrywasz jakiś filmik, to tutaj właśnie jest. Rok, miesiąc, godzina i to. Można sobie zmienić na przykład to na inną nazwę i wtedy będzie się nagrywał plik na komputerze i będzie pod taką nazwą, a nie właśnie tak jak tu, nie? Ja akurat wolę tak, żebym wiedział, kiedy był filmik. I... No i tutaj jak jest wyjście, też tam są nagrywane. Kurczę, no szkoda, że nie mogę przełączyć. Tam też są, i można wybrać, gdzie zapisywać filmik. No i także chyba tyle. Jak widać, jakoś za specjalnie nie będę przerabiał tego zapisu. Ja jakoś za specjalnie nie przerabiam tego filmiku, nie będę nic wycinał, bo ja jestem oryginalny i po prostu oryginalny filmik robię. Nie ma lipy. Dobra, jak się podobało, no to wiadomo, trzeba łapkę zostawić do góry. Jeżeli coś jeszcze potrzeba, piszemy komentarzyk i ja tam odpisuję od razu, bo na telefonie mi zaraz tam powiadomienie wyskakuje. Lub też na moim fanpage'u. Zaraz odpisuję, tylko gdy dam radę, godzinka, dwie maksymalnie i odpisuję. Chyba, że po lockach jestem i śpię w dzień, to nie odpiszę tak szybko, no ale... Dobra, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Ja postaram się, jeżeli ktoś by chciał, na przykład tych, co ja korzystam jeszcze stronek. Bardziej nie stronek, takich programów. No stronki też są. I dotyczące na przykład niższych subów. Chociaż tego jest pełno, ale ja nie wiem, jakieś... No różne ustawienia na streama. Nie wiem co tu... Ja tu mam, kurczę, tego dużo. Napisy jakieś, to jeżeli ktoś by chciał, mogę poświęcić czas, nagrać filmik, pokazać gdzie, jak, po co, na co. Ja się też uczyłem i powiem, że ja jak się uczyłem, jak co zrobić, obejrzałem bodajże z 50 filmików, bo nikt w jednym filmiku nie nagrał, jak ustawić OBS-a.
Na przykład takie dla streamera początkującego, nie? Jak ustawić OBS-a, jak ustawić sobie jakieś różne takie właśnie napisy lub jak coś tam zrobić w OBS-ie. Napis czy takie licznik subów, no to takie też potrzebne jest, bo to praktycznie każdy używa, nie? Licznik subów czy też jakieś... To nie jest jakieś ciężkie te ikonki, ale no różno jest takich... Na przykład takie coś, jak to zrobić, nie? Ja na przykład to ucinałem. Wiadomo, w Paincie tego nie zrobisz, tylko trzeba to zrobić w OBS-ie. To takie dwa magiczne przyciski, których trzymasz i robisz wszystko. I sobie powiększasz, pomniejszasz, ucinasz. Tak, ja mam poucinane takie... Wiadomo, jak ja bym miał ten napis z subami, to ogólnie, jak ja bym go teraz powiększył, jest na zielono, jak widać, zaznaczone, bo jest ucięty takim magicznym przyciskiem. Jak ja bym chciał tutaj właśnie zrobić sobie tak, żebym nie ucinał właśnie tej stronki, to bym miał całą stronę, z której jest właśnie wzięty te suby. No, także tutaj też, jak widać, mam pasek czerwony jest. To znaczy, no nie jest ucięty, a tu mam poucinane, to nie uciąłem właśnie. Nie było widać mojego paska. Trochę uciąłem. No, także... To tyle w tym odcinku. Jeżeli trzeba więcej odcinków, potrzebujesz coś wiedzieć więcej, nie wiem co, obojętne co, napisać komentarz. Ja postaram się coś nagrać. To co trzeba, no. To co potrzebujecie, ja to nagram. To nie ma jakiegoś problemu. Także dobra, kończę. Dzięki za oglądanie. I trzymajcie się. Filmik już wrzucam. Także już można konfigurować swojego OBS-a. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Piona.